Georgina Rodriguez opowiedziała o trzykrotnym balansie każdego badania. Premiera nowego sezonu głosnego serialu dokumentalnego Jestem Georgina to z zerogiem. Nie dziwi wiec, że Netflix rozkracił promocję swego kolejnego projektu. Przyznać trzeba, że już na sam początek producenci wytoczyli ciężkie działa. Do sieci trafiło nagranie, na którym bohaterka serialu, Georgina Rodriguez, oplakuje śmierć swojego syna Angela. Teraz natomiast do sieci dotarły przecieki na temat opowieści Georginy o licznych poronieniach, których doświadczyła przed powitaniem na świecie najmłodszej córki. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Poruszając zwierzenie Rodriguez, według informacji podanych przez portal El Español, miało nastąpić już w pierwszym odcinku nowej serii. Lekałam się każdego badania przed narodzinami bliźniat. Balam się, bo wcześniej miałam trzy poronienia. Wracałam do domu w kawalkach, ma opowiadać w swoim dokumencie Georgina. Przypomnijmy, Georgina Rodriguez relacjonuje imprezę urodzinową na bogato, dwa torty, specjalne menu, morze kwiatów, zdjęcia. Jak wiemy, z bliźniaczej ciazy przyzyla jedynie córeczka, Bella, podczas gdy syn Georginy i Ronaldo, Angel, zmarł. Gwiazda przyznała, że nie była gotowa od razu opowiedzieć swoim pozostałym dzieciom o tym, co tak naprawdę się stało. Wciąż miałam brzuszek. Powiedziałam dzieciom, że Angel musi jeszcze trochę zaczekać, zanim się urodzi. Dopiero później Cristiano powiedział im, że Angel jest już w niebie. To było dla nich bardzo trudne, opowiedziała Rodriguez cytowana przez hiszpański portal.